Witam bardzo serdecznie z Góraszki. Góraszka w tym roku to nie tylko piknik lotniczy, wystawa starych samochodów i samolotów. W przeddzień przystąpienia Polski do Unii Europejskiej tutaj w Góraszce pojawiły się stanowiska z informacjami o Unii. Razem ze mną jest pani minister Danuta Hibner. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Pani minister, tutaj jest sporo ludzi. Na stoiskach są ulotki, czapeczki, długopisy. Stoisko obsługiwane jest przez młodych entuzjastów. Jakie pytania padają najczęściej? Myślę, jak popatrzę wstecz na ubiegły rok, to pytania się zmieniają. Dzisiaj ludzie chcą bardzo konkretnych rzeczy, przydatnych im osobiście. Tych pytań takich, co to dla mnie oznacza, jest coraz więcej. Nie ma już tych ogólnych pytań o utratę suwerenności. Myślę, że to przestało już straszyć Polaków. Natomiast dzisiaj chcą wiedzieć rzeczywiście, czy jako uczniowie będą mogli korzystać także z członkostwa w Unii. Będą mogli się uczyć, będą mogli studiować, będą mogli pracować. Chcą wiedzieć także mali przedsiębiorcy, w szczególności oni pytają o bardzo konkretne rzeczy, mówią. Ja mam zakład, który produkuje jakieś metalowe skówki, co to będzie dla mnie oznaczało, więc jest wyraźne przesunięcie się już w stronę tych pytań takich nie czy przystąpić, czy warto, czy ma sens, tylko jak się przygotować, co zrobić, żeby wykorzystać szansę. Czyli każdy, kto tutaj przyjedzie, otrzyma odpowiedź na swoje pytanie. Będą te rozwiane te wątpliwości? To wcale nie jest takie proste, dlatego że pytania są bardzo szczegółowe i teraz najważniejsze jest, żeby nie powiedzieć ludziom nie wiemy, tylko powiedzieć ja ekspert dzisiaj nie wiem, ale mogę się dowiedzieć, mogę jutro panu powiedzieć, czy wskazać adres, gdzie można na tak szczegółowe pytania, bardzo specjalistyczne dostać odpowiedź, ale wiele ludzi po prostu przychodzi, żeby wziąć plakietkę, wziąć flagę, nawet flagę polską. My bardzo rzadko rozdajemy polskie flagi, przecież w naszym życiu nie ma dużo takich momentów, kiedy można rzeczywiście tę flagę polską także dostać w ten sposób na takim spotkaniu. I to bardzo różnie. Są dzieci, dla których to jest jakieś kolorowe wydarzenie, nic więcej, ale są też i ludzie starsi, którzy sobie przychodzą przede wszystkim te swoje wątpliwości porozwiewać na tyle, na ile się da. Bardzo dziękuję za rozmowę. Proszę Państwa, niewątpliwą gwiazdą i to tą najjaśniej świecącą gwiazdą 8. Międzynarodowego Pikniku Lotniczego w Góraszce jest ten oto człowiek, który siedzi w tym samolocie obok mnie. Jest to wielokrotny mistrz świata i Europy w akrobacjach samolotowych. Peter Bešenyej z Węgier. Peter, witam się serdecznie w naszym kraju. Powiedz, czy to jest Twój pierwszy pokaz lotniczy w Polsce? Byłem już w Polsce wielokrotnie, także na zawodach mistrzostwach. Jednak nigdy nie uczestniczyłem w żadnych pokazach lotniczych. Po raz pierwszy wezmę w nich udział. Peter, w środowisku lotników zasłynąłeś przede wszystkim mnogością tytułów Mistrza Świata i Europy, ale także karkołomnymi przelotami pod mostem w Budapeszcie. Tutaj w Góraszce nie ma mostu. Co zatem zaprezentujesz wielotysięcznej publiczności? Zaprezentuję mój kunszt pilotażu, który nie polega na tym, żeby akrobacje były jak najbardziej karkołomne. Będzie to przedstawienie mojej wieloletniej pracy, tego czego nauczyłem się podczas lotu i to co zaprezentuję będzie na pewno bezpieczne. Niestety nie ma tutaj mostu łańcuchowego, takiego pod którym przeleciałem w Budapeszcie, ale postaram się, aby mój pokaz był maksymalnie atrakcyjny i wzbudził podziw widzów. Peter, ty bardzo często porównujesz swoje pokazy do koncertów muzyków jazzowych. W tych koncertach najważniejsza jest improwizacja. Czy to oznacza, że nie planujesz swoich występów? Prawda jest taka, że nigdy dokładnie nie planuję co do sekundy swojej akrobacji. Jest to na pewno składanie jakichś konkretnych manewrów, których uczyłem się przez całe lata mojej pracy. Jeśli zaś chodzi o kolejność, to jest ona całkowicie dowolna. W trakcie pokazu próbuję układać ją tak, aby stworzyć jak najbardziej atrakcyjny program lotniczy. Sorrendben rakom össze, függően a helyi kondícióktól.
Peter, czy mógłbyś powiedzieć kilka słów o swojej maszynie, która słynie z doskonałych osiągów i niesamowitych możliwości pilotażowych? Silnik tego samolotu ma 330 koni, Boxer w układzie V6. Prędkość maksymalna wynosi około 420 km na godzinę. Wytrzymuje przeciążenia plus minus 10 g. Jest to bardzo mocny samolot. Co prawda jest on dwumiejscowy, przez co na zawodach jest trochę bardziej ociężały w porównaniu z samolotami konkurentów, dlatego też czasami latam jednomiejscową maszyną. Illetve a maximális sebessége az 420 km/h, ez persze zuhanásban értendő. Peter, jesteś w Polsce już któryś raz z rzędu. Czy to oznacza, że lubisz Polaków? Nie. Polak, Węgry, Dabratanski, Idos Szabli, Idos Szklanki.